dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, witamy Was w malowniczym ocyplu. Tak jest. Malowniczy jest, gdyby nie to, że niestety wszystko zaszło mgłą. Wczoraj była tu ulewa i chyba dosyć wysoka temperatura i mamy zamglenie. Ale jest sobota. Dzisiaj 8. Idziemy startujemy na... zaraz. Tak. No, za półtorej godzinki w zasadzie, ale startujemy na marsz charytatywny pieszo przez Bory. Tak jest. Więc serdecznie zapraszamy Was na relację. Będzie dużo... To troll, no. Paskudny. Krzysiu Kajut, pozdrawiamy Cię serdecznie z tego materiału, za zepsucie tego materiału, ty łajzo. No, więc zapraszamy Was serdecznie na naszą relację z pierwszego marszu charytatywnego pieszo przez Bory. No to lecimy. Ain't someone you bring to mama's house. Do you believe? Do you believe? When I say time is a thief and love is all grief. Uwaga, wszyscy są! To ruszamy! A ty mnie nie napisaj. He's acting like the man you'll never understand. But baby, don't leave. Baby, don't leave. Słuchajcie, 2 kilometry są za nami. Mamy postój przy mostku, zaraz Wam pokażę. I pokażę Wam całą ekipę. Open up and hammer down the wall. And all the
tried to leave the dark. Now you're starting to reveal the truth. Behind the garden, as was always you. My love is real and it's not just for the season. Here's what I feel, I don't need a better reason. You broke your heart, come use mine. My love will last, it'll stand the test of time. Yeah, I'll make you this a guarantee. I don't care about your history. Come and open up your heart to me. No i mamy 14 km za sobą, ale jak widzicie pogoda jest trochę trudna, więc czekamy aż przeleci. Jesteśmy na postoju i na obiedzie. Oj, słuchajcie, koniec marszu pieszo przez Bory, przynajmniej dla mnie i dla Ady i Karola, których poznałem po drodze. Mega ludzie, bardzo mi pomogli przejść, bo tutaj mi dyktowali tempo. Ale dał radę, 25 kilosów. Tak, daliśmy radę i w sumie przyszliśmy jako pierwsi, więc to też jest taki mały sukcesik. Tak jest. Fajny. Bardzo fajna impreza. Fajni youtuberzy, fajnie, że się zaangażowali przede wszystkim, bo... Ale kto? To my? No, szacunem panowie, no ale... Jak panowie? Ja tu pani jestem, halo, tu jesteś i pani! Panią, przepraszam, i no właśnie, miałam być chłopcem, ale... No i tak to wyglądało. Tak, zjeżdżają się jeszcze ludzie, bo trochę jednak trasa była męcząca, zwłaszcza ktoś miał też dzieci. Burza, deszcz. Burza, deszcz i też organizatorzy zwożą tutaj ludzi z połówki trasy, ale naprawdę... petarda opcja, będziemy jeszcze podsumowywać, ale wiemy, że jest tak. Za rok edycja, Karol i Ada będą pewnie. Pewnie tak. My też pewnie tak. Będziemy, więc... Warto pomagać po prostu dzieciakom, nie? No. Dzięki. Dzień dobry. Witajcie trzeciego dnia imprezy. Właśnie organizatorzy ratują nam tyłek. Tam jest... Sam ze sobą gadał, nie wierzę. Lubię zawsze pogadać z kimś inteligentnym. No to chodzi. Bo dopiero tam się duża patelnia rozgrzewa w tylko, więc to jest bardzo podobne. Sądzę, że wszyscy. A nie, nie, nie. Real is not just for the season. Here's what I feel, I don't need a better reason. You broke your heart, come use mine. My love will last, it'll stand the test of time. My love is real and it's not just for the season. Here's what I feel, I don't need. Ale że co? Że jest niedziela. No jest niedziela, jesteśmy zmęczeni. Nie tyle marszem, co pobytem. Nie, ja jestem zmęczony marszem. No dobra. Pobytem też trochę jestem zmęczony. No pobytem jesteśmy, ale w ogóle impreza petarda, nie? Petarda. No. Zajebiście, słuchajcie, wyszła impreza, zajebiście w ogóle dziękujemy organizatorom, bo naprawdę wykonali taki kawał dobrej roboty, że o Jezus. Baza noclegowa super. Super. No, w Ocyplu baza harcerska. Fajna. Taka no, zlotowa miejscówka. No, kupa drzew, kupa lasu, parę domków, więc wszyscy znaleźli coś dla siebie. Rodziny z dziećmi, w ogóle. Hamakersi. W ogóle tam szli ludzie, kurczę, którzy nieśli dzieci przez 20 parę kilometrów. To... No. Ała. Naprawdę, z wózkami szli ludzie. To w ogóle, ale impreza udała się super. Organizacyjnie super, impreza super. Słuchajcie, 250 osób. Chyba 255, tak dokładnie liczę. To 250 osób i mamy nadzieję, że w przyszłym roku, ponieważ generalnie wszyscy się bali, że 300 osób, wiesz, no taki marszobieg przez Bory na 300 osób,
ale się podzieliło to na grupki, nie? Tak. I spoko wyszło, nie? Także spokojnie mogłoby być jeszcze, kurde, ze 200 osób. No. No, też by się podzieliło na grupki. Ośrodek by przyjął tyle. No. No, ale już wiemy, że ma być przyszłoroczna edycja, tak, kolejna. Będzie przyszłoroczna edycja. Mamy nadzieję, że przyszłoroczna edycja będzie trochę droższa. Uważamy, że, słuchajcie, po pierwsze, tak, organizatorzy zapewnili żarcie. Trzy albo cztery ciepłe posiłki. Tak, zapewnili wodę, zapewnili jabłka, batoniki, no bazę noclegową, to jest w ogóle tak, prysznice, kierunkowskazy na trasie, naprawdę wszystko zapewnili, więc uważamy, że z ciepła po 25 zł to po prostu jest troszeczkę za mało. Jeszcze na cel charytatywny, no, nie nikomu do kieszeni, tylko na dzieciaki. To jest troszeczkę za mało, więc mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie ta zbiórka większa. To oczywiście dopisali jak zwykle członkowie społeczności Bushcraftowo, Edecowo, Suliwalowo, bla bla bla. Ale nie dopisali, bo była jeszcze ściepa, tak, wiem, że ma raz jakiś ten, jakiś organizował chyba jakąś aukcję. Aukcję, tak. No to tam też dorzuciło się troszkę grosza do koszyka, więc spoko, bardzo dziękujemy społeczności. Sporo nowych ziomali przyjechało. Ja w ogóle poznałem dwie pary młodych małżeństw, kurde, tacy ludzie petarda. Że to ci za którymi biegłeś w zeszłym roku. Tak, próbowałem ich gonić wczoraj, ale naprawdę fajnie i wiesz, okazuje się, że oni są w tym. Mówią ci ludzie, a coś tam oglądamy, śledzimy, ale odważyliśmy się przyjechać i wiesz. I mówią, że jest fajnie, że się będą pojawiać. Więc to taka grupa osób, z którymi się spotykamy. Tak, w ogóle gadaliśmy wczoraj wieczorem, a bo ci już nie było wczoraj wieczorem. Gadaliśmy, że w ogóle ta społeczność taka bushcraftowa, leśna się powiększa i to widać, nie? Że ona jest coraz rodzina, coraz... Rodzina leśna. Leśna rodzina. Leśna rodzina, no. Także spoko. Bardzo dziękujemy za tą imprezę. Kto nie był, niech żałuje. Tak. Zapraszamy, niech szykuje się na przyszły zapraszamy rok. Na przyszły rok, tak, bo na pewno nie będzie gorzej. No. Żeby wam zagwarantować, tak. Sylwia, nie oszukuj na kilometrach. Dziękujemy. Do zobaczenia.